Trzy niedzielia wsparcia. To jest specjalne wydanie naszego programu, wyjątkowo między 18 a 20, a nie 17 a 19. Anna Dyner, Tomasz Smokowski, Maciej Wanzel są moimi Państwa gośćmi. Słuchacie nas, bo nie oglądacie, bo nie ma takiej możliwości, żeby nas oglądać. Dość wnikliwie, jak czytam, jesteście Państwo także... No, ale czasem jest wielowiejską, się filmujecie tam. Za to dziękujemy, nawet jeżeli... Nie kłam. Nie wymieniłem, to przecież Pan Jezus widzi i dziękujemy. Widzi Pan Jezus, widzi. Dziękujemy i wiele mamy do zrobienia, a szczególnie Wam polecam, to jest tak mi zależy na tym. I myślę, że każdemu z nas powinno zależeć na Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Nie wychodzą wspaniali ludzie, było zjazd, był absolwentów. Kochani, jaka radość. Pytam się, gdzie są, gdzie pracują, jak im wychodzi. Przychodzili wczoraj, ileś było osób z rodzinami, z małymi dziećmi już. Oni się tu poznają też, także piękne rodziny wyrastają. Chwała Panu. Niech się kulturalnie pchają do przodu, tak, do przodu i tworzyć struktury dobre, nie dać się zniechęcić. Za to dziękujemy i polecamy Wam, a szczególnie polecam wszystkie kierunki, wszystkie dziennikarstwo i politologię. Politologia, przypomnę się, ludzie politologii. Jak są być politologii? Z polityką wszędzie trzeba. Począwszy od wioski, skończywszy na prezydencie państwa, na rządzie. Tak, trzeba takich ludzi, to powoli się wzrasta, ale trzeba przygotowywać w miastach, żeby byli, wioska, w urzędach wszystkie, a nie krętacze, jacyś i nieprzygotowani ludzie, jacyś amatorzy, tylko patrzący na kasę, a nie na służbę ludziom. Dlatego zapraszamy takich, którzy kochają Polskę, na takie studia politologiczne. Są nowe u nas jeszcze, ale to już są magisterskie, bezpieczeństwo i dyplomacja. Bezpieczeństwo i dyplomacja, ale są inne, na licencjackich też. Spróbujcie pomyśleć, powiedzieć innym o tym. Jest świetna informatyka. Jest kulturoznawstwo, kultura. Zobaczcie, ile można przez kulturę zrobić. Przecież to, co wczoraj było, to była kultura. Kultura. Dziękujemy Wam za pomoc, też za ten 1%. Wczoraj były 3 zespoły. Z tych wytypowanych było wytypowanych 10 najlepszych, ale przyjechały 3, bo 10 to byłoby nawet za dużo. No i jaka radość tej młodzieży, prawda? Nie tylko mieli zafundowany przyjazd, pobyt, z utrzymaniem, wszystko, ale i nocleg, ale jeszcze każdy dostał po 20 tysięcy złotych od Fundacji Nasza Przyszłość, z tego 1%, znaczy każdy zespół, nie każdy człowiek. To była dla nich wielka radość i gratulujemy. Róbcie to dalej. Przynajmniej jedno świadectwo odczytam, kochani. Dostałem przez siostrę Marię Franciszkę, Klarys Konwieczystej Adoracji z Bydgoszczy, ulica Gdańska. Pozdrawiam kochane siostry serdecznie. I tych, którzy pomagają siostrom, tak szczególnie, wszystkie, ale tych szczególnie. Zuzanna, lat 17, uczennica z Pucka, tak mówi. Właśnie telefonują do siostry pani Franciszki i ona spisuje to. Ja dostaję, dziękuję. Tak mówi właśnie Zuzanna. O moim wyjeździe do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Światowym Dniu Młodzieży zadecydowała piątkowa audycja dla młodzieży w telewizji Trwam, którą każdego tygodnia z wielką radością oglądam i zachęcam do tego swoich rówieśników. To występuje w tym młodych, godzina 18.15, a później 21.30, czas dorastania w Radzie Maryjo już. I czytam dalej. Uważam, że mądrością katolika powinno być to, że korzysta z dobra katolickich mediów i je promuje. W rodzinie moich rodziców tak było zawsze, jak tylko sięgam pamięcią. Radio Maria było już u nas dobrze zadomowione, gdy przyszłam na świat. Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem stały się dla mnie niezapomnianym przeżyciem i jeśli Boża opatrzność pozwoli, pragnę udać się za 3 lata do Panamy. Moi rodzice są jak najbardziej za tym, gdyż oboje uczestniczyli w 1991 roku w Światowych Dniach Młodzieży z Janem Pawłem II na Jasnej Górze. Jako przyjaciel Radia Maria staram się być świadectwem Boga, staram się zachowywać 10 przykazań Bożych.
Dając tym dobry przykład innym, myślę, że mam swój udział przez to w odnawianiu oblicza Ziemi. Oczywiście, pięknie. I po skryptum należę do ruchu czystych serc i wraz z kolegą udaje mi się spełniać dużo dobra. Po skryptum dużo serdecznych pozdrowień. Pozdrawiamy wszystkich, również wspaniałych ojców, redemptorystów, posługujących w Radiu Maria i Telewizji Trwam oraz całą wielką rodzinę Radia Maria. Zuzanna z rodzicami i rodzeństwem. A przy okazji proszę was, módlcie się o powołania kapłańskie i zakonne do różnych zakonów, dziewczęta, chłopcy, ale i do redemptorystów też. Do redemptorystów też, to jest zgromadzenie misyjne. Podobają wam się redemptoryści, a więc czekamy na młodych ludzi. Potrzeba wielu, bo żniwo wielkie i jest to wielka radość służyć Panu Bogu i ludziom. Kochani, nie byłoby tego Radia Maria bez pomocy i dlatego chociaż parę nazwisk odczytam, a dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o tej pomocy systematycznej, żeby to radio istniało, ale i pomocy dla telewizji. To jest wielki koszt, ale i budujemy dalej świątynię, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Będziemy o wszystkim was informować dalej. Teraz już za chwilę muszę kończyć, za chwileczkę przychodzą dzieci już, dzwoneczki kaszubskie, z Trójmiasta, z księdzem kanonikiem Piotrem Topolewskim, który to przygotowuje. Za co serdecznie dziękuję, pozdrawiamy was. A ofiarodawcy wyciągnąłem znaczy, się z tego... Większa pobożność jest tam na placu Grzybowskim, bo stary gard. Się tak oglądają, tak nie wypada się oglądać za ludźmi. Obgadują, to człowiek się nie ogląda, bo, ale wyczuwa, stary, że coś targ, ktoś pierwszy. Stary targ, nowy targ, stary targ. Ta baba wczoraj w Słowackim, taka staruszka siwa. Czytam. Tak, ona podchodziła tam do tego faceta, jak ona opowiadała. Tak, Klimek. To nie wypada, ale gdzie tam stara dziaduba, ona ma pojęcie o standardach ludzkiego przyzwoitości jakiejkolwiek. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Klimek Stefania skończyła 9 lat. Najlepsze życzenia. Bożego błogosławieństwa pani Stefania życzy. Jeszcze z białej. No nawet mi się to od razu zauważyło. Pani Chrzan Maria Odręba, Weronika Kątka Maria Jagieło, Helena Wątroba Irena Skrzypecka Aleksandra. Bardzo serdecznie dziękujemy i Bożego błogosławieństwa życzymy. Patrzę, coś takiego jeszcze dla was. Chociażby fragment. O, ksiądz Stefan Sederek. Tłumy serc. To właśnie te tłumy serc. Z wczorajszego dnia. Tam pewnie tego Breżniewa nie toleruje. Tylko, bo już z dziećmi powinny być. Już 19.30 minęła parę taktów tylko. I razem byli. Kiedyś, rok temu. A pomoc po tej audycji z dziećmi? I ten młody jest cały czas ten sam. On jest cały czas w tym Instytucie Słowackim, obserwuje i cały czas, no wiesz, on musi obserwować, bo wiesz, żeby mu tego stołu nie wypieprzyli z tymi lampkami, z tym wszystkim, bo niestety katolicy modlą się pod figurą, a swoje robią, także tam na Placu Grzybowskim ci Żydzi są pobożniejsi, tam nawet czasem tak powygłupiać się, wiesz, to tak jakoś miło, ale... A rok temu tam wernisarz u Żydów? No tam w teatrze był zawsze wernisarz, a w tym roku gdzie był? Nie było. W sali tam był wernisarz. Gdzie? No w tym ośrodku ich, który to został teraz zamknięty. No. Był wernisarz. I tam sporo winka było. No, na otwarcie? Tak. No, bo ludzie nie wiedzieli, wiesz, bo tam zwykle było mało właśnie.